Ponoć na tym świecie są jakieś nowe moby. Widzowie, w dzisiejszym odcinku będę szukał nowych postaci, nowych, przepięknych Rainbow Friends. Dajcie znać oczywiście, czy znacie te postacie. Oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, ponieważ mam nadzieję, że będzie się dzisiaj działo, więc widzowie, zróbmy wyścig. Kto szybszy? Kto będzie szybszy? Ja, dobiegający do tamtej skrzynki, czy wy zostawiający łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem? Uwaga, macie dosłownie na to 3 sekundy. 3, 2, 1, startujemy, okej, okay, dobra, okej, okay, i mamy to. Słuchajcie, jestem przy skrzynce. Zobaczcie, jest to taka skrzyneczka zwykła minecraftowa, która normalnie pojawia się po prostu w Minecrafcie. Ale co my tutaj mamy? Słuchajcie. Zespawnuj osadnika, jakieś kozackie itemy, które mogą mi się przydać przy przywoływaniu Rainbow Friends, słuchajcie, z Robloxa. Nie wiem, czy kojarzycie te postacie, ale są mega, mega fajne. Dobra, słuchajcie, mam jakieś osadnika, nie wiem, czemu dostałem w ogóle osadników. Czy oni mi coś dają, czy oni coś dropią? Chyba nic. Nie, dobra, czyli tak, na pewno zbrojkę sobie nałożę, okej, okay, mamy zbrojkę nałożoną i będziemy szukali kolejnych, którą widzę już tam w niedalekiej odległości. Dlatego od razu sobie tam podejdziemy, sprawdzimy, zjem złote jabłuszko, tak żeby nic mi się nie stało, ale słuchajcie, ponoć te skrzynki kryją w sobie różne, przeróżne dziwactwa, więc lepiej oglądajcie do samego końca, żeby sprawdzić, jak wyglądają Rainbow. Wow, friends, i mam orange, słuchajcie, tego dinozaura prawdopodobnie. Już nie mogę się doczekać, uwaga, uwaga, pyk. Wow, jaki on straszny, dostał, ej, dostał i okej, okay. O, biegnie na mnie. Wow, słyszeliście to? O. Ej, on jak chyba dostanie, to ucieka. O tak! Już ogarnąłem. Słuchajcie, jak on dostanie ode mnie, to odwraca się i ucieka. Masz ty! Patrzcie, dobra, jak będzie tylko dostawał ode mnie hita, to będzie uciekał. A masz! Uciekaj stąd! Precz! O, masz! To jest taki denerwujący trochę ten pomarańczowy. Ale widzieliście, jaki kozacki fajny. To jest taki jakby dinozaur czy coś. O, masz! Dobra, to go trzeba po prostu tutaj klepnąć i uciekać od niego, gdzie pieprz rośnie. Dobra. Mamy pierwszą postać, zobaczcie, 63 jajka spawnujące, więc naprawdę sporo, będziemy mogli sprawdzić. Ciekawe, czy w ogóle on osadników, jakby, o właśnie, to może po to są ci osadnicy. Dobra, ej, myślałem, że to Enderman, a to jakieś drzewo tam. Dobra, o masz, pyk, o, trochę za daleko, o masz, dostał. Okej, i od razu ucieka. Dobra, podejdź tutaj, chłopie, do mnie, no. Zobaczmy, co z osadnikiem się stanie. Nic nie robi osadnikom? Dobra, dostał. Ej, ciekawe, czy coś z niego dropnie, jeśli go klepnę kilka razy mocniej. O, wow, koleżko, proszę. Wow, patrzcie, co z niego dropnęło. Zespawnował jakiś tutaj proch i patyk. Ej, no to teraz ty, no to wiem, jak teraz w łatwy sposób TNT zrobić. Mam 63, wow, ile TNT będę miał, no chyba z 20 co najmniej. Słuchajcie, mamy kolejną skrzynkę, sprawdzimy, co dalej mamy. Uwaga, oto jest jam. Ej, nie wiem, co to jest jam, czy to jest Rainbow Friends? Nie wiem, jam, wow, do czego, no, patrzcie, jakiś biegnie za mną. Kim ty jesteś, że tak do mnie podbiegasz? Halo, odejdź, kolego, odejdź. Co to było? Wow. Jam, takie rzeczy. Biegnie tutaj do mnie? Nie gadaj. Czy on tutaj teraz do mnie podbiega? Patrzcie, podbieg. O, wieśniaków goni. Pokonał ich. Pał przypał, bo goni mnie ten gostek. I on jest cały czas bliżej. Dobra, masz tutaj wieśniaków, kolego. Zobaczymy, patrzcie. Czy on wieśniaków coś zrobi im? Nie, odejdź ode mnie. Dobra, słuchajcie, ja wezmę mieczyk. Może... No to nie było piękne. Jak widzicie, jam tutaj do mnie podbiega. Kim jesteś, jamie? Odejdź ode mnie, jamie! Dobra, słuchajcie, trzeba jakoś to zrobić mega mądrze. Nie. On będzie cały czas za mną biegł. Słuchajcie, to ja sobie na spokojnie tutaj wezmę villagerów, postawię tak, żeby on sobie do nich podszedł. Mi tutaj po prostu zapomniał o mnie. Okej, czyli ja już tutaj byłem. Nie, on jeszcze biegnie cały czas. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj kolejną skrzyneczkę. Sprawdźmy, co w niej jest. Czy wy to widzicie?
Właśnie w ręku trzymam jajko spawnujące Blue, który jest niebieski. Słuchajcie, będzie to Rainbow Friends, który jest niebieski. Uwaga, uwaga, chcecie zobaczyć, jak on wygląda? Okej, w takim razie odpalamy, pach. Wow, jaki on duży! Wow, wow. Ej, to ten jest, czy on słyszy, czy co? On biegnie po prostu na mnie. O nie, Blue wynocha. Ej, zobacz, jaki on atak ma, o, o. Co za gość? Ej, o, 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 o. Dobra, czyli Blue jest mocny, słuchajcie. Blue okazuje się, że jest mocny. Nie, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, odejdź, 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 nie podskakuj tutaj. O, masz, słuchajcie, dobra, to musimy Blue jakoś pokonać. Nie, 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 złapał mnie. Złapał mnie, złapał, złapał, złapał. Okej, dobra, ja sobie podbiegnę tutaj. Zjedzmy to. Okej, wow, jest, 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 jest. Może osadników wolisz, Blue, czy nie? Patrzcie, tutaj wilk lisy goni. Dobra, o nie, wilku, pomóż mi, bo to Blue biegnie za mną. Dobra, o nie, lisek został pokonany. O, 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 jest, pokonałem Blue. Patrzcie, co z niego dropnęło. Redstone, pełen redstone'owy. Wow, kozacko, a masz. Dobra, dobra, świetnie, świetnie, świetnie. Nie wiem, jak ten Blue, czy on akurat działa na niego... obecność villagerów, ale jak widzieliście, chyba nie do końca. Dobra, w takim razie my sobie możemy już to schować. Okej, okay, te wszystkie itemki już nie będą nam potrzebne. Strzały to sobie mogę położyć tutaj, ale zobaczcie, mamy kolejną skrzyneczkę. Jollibee. Okej, co to jest? Spawn point. Słuchajcie, spawn pointa sobie ustawię, bo nigdy nic nie wiadomo. Jollibee. Okej, okay, Jollibee. Kim jesteś, Jollibee? O, o. Jacie, kim jest Jollibee? I biegnie za mną, nie gadaj. Nie, pobiegł sobie tamtą stronę. On rozwala wszystkich po kolei, dobra. Jaki on śmieszny jest. Dobra, słuchajcie, będziemy musieli później zespawnować wszystkich, wszystkich. Zobaczymy, kto wygra pojedynki. Jeśli byśmy musieli stoczyć taki pojedyneczek między wszystkimi tymi mobkami. Purple! Wow, ej, słuchajcie, tutaj mamy purple. Zobaczymy, jak wygląda purple. Co to jest? Patrzcie, dobra, spawn point, podejdziemy do niego, zobaczymy, co się stanie. Purple. O, o, wow. Ty, jak go uderzam, to on mnie odpycha. Patrzcie. On wygląda, jakby był w jakiejś kanalizacji czy coś, ty. Co to jest? Purple. Śmieszny. Zobaczcie, okej, okay. W taki sposób on wygląda. W taki. Ej, to wygląda normalnie, jakby z kanalizacji ktoś tutaj chciał do nas. O, o, patrzcie, uderzył mnie jeszcze. No to ładnie. Ty, ale co to za ręce jakieś takie ucięte? Halo? Ła, ła. Oż ty, dobra, słuchajcie, spróbujemy go pokonać. Ciekawe, czy da radę. O, masz purple. O, masz, a masz, masz, masz. Purpurowy Rainbow Friends. Znacie takiego? Dobra, czekajcie, ja spróbuję go pokonać. Ciekawe, czy coś da radę z niego dropnąć fajnego. Purple, o, masz, 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 masz. Dobra, jest. Tylko X z niego dropnął. No dobra, to słuchajcie, może być, niech tak będzie. Purple zrobiony. Dobra, to sobie odstawimy go. Ciekawe, jak villager właśnie jeszcze, czy on coś może zrobić. Wow, patrzcie. Odpycha go. Patrzcie, postawię tutaj villagera od razu, patrzcie. Wow, co jest grane. Widzicie to? Jaka ekspiarka normalnie, patrzcie. Ciach, 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 ciach. Wow, villagera to po prostu ciachnie na hita, nie? Dobra, a masz. Wow, nieźle, nieźle. Słuchajcie, mamy kolejne skrzyneczki, sprawdźmy, bo widzę, że tutaj jeszcze dwie są. Pięknie. Dobra, mamy tu Hetty. Słuchajcie, Hetty. Dobra, ja sobie od razu spawn pointa ustawiam, bo jak mnie tutaj Hetty z Hetty. Wow, wow, dziewczynko, nie. Dobra, wszystko jasne. Pobiegła tam. Wow, patrzcie, ona walczy z wszystkimi. Pobiegła gdzieś w tamtą stronę. Hetty. Pobiegła gdzieś sobie na lodzie pojeździć. Dobra. Mamy Hetty zrobioną, więc teraz by było trzeba kolejne postacie. Jestem mega, mega ciekaw, co tym razem będzie. Twirl? Twirl. Dobra, spawn point. Słuchajcie, oczywiście standardowo, bo jak widzicie, te boby na hita pokonują.
Wow, nie zbliżaj się do mnie! Kim ty jesteś? Czemu mnie chcesz pokonać? No nie! Dobra, słuchajcie, może on sobie niedźwiedziem się zajmie, albo czymś innym niż mną. No nie, on biegnie, patrzcie, on jest mega szybki! Dobra, słuchajcie, ja od nich ucieknę sobie i wrócimy do ostatniej skrzyneczki, a później, słuchajcie, mega długo wyczekiwany pojedynek między wszystkimi mobami. Okej, a w skrzyneczce mamy green! Wow, mamy greena, słuchajcie, mamy zielonego friendsa, słuchajcie, tego Rainbow Friends, więc... O, nie, ten gościu do mnie przybiegł! Nie, ty kurczę, no nie, patrzcie, jak on się ślizga w ogóle, ty gościu, ty nie umiesz na nartach jeździć, czekaj, odbiegnijmy sobie tutaj i zaraz zobaczymy, wow, zbliżyłem się do niedźwiadka i mama niedźwiedzica też mnie chce tutaj ciapnąć. Dobra, gościu, a masz, okej, ja sobie tutaj na spokojnie odpalę zielonego, wow, jejku, jaki on jest mega... Wow, jeszcze śnieg zaczął padać. Ej, słuchajcie, ciekawe, czy on słyszy mnie, jeśli nie będę chodził. Okej, dobra, stańmy sobie tu. Okej, nic mnie nie słychać. Dobra, nie, jednak nie usłyszał. Nie, to było zbyt mocne. Słuchajcie, dobra, jeszcze jedna postać została. I to jest jakiś Popo. Nie wiem, kto to jest Popo, ale sprawdźmy. O nie, biegnie za mną Popo. Dobra, czyli co? Na górę uciekam. Jak widzicie, green tutaj nieźle robi rozróbę. O, teraz ja nie wiem, jak mam nawet uciec. Jeszcze zombiaki mi się tu pospawnowały, widzowie. Dobra, słuchajcie, na spokojnie. Ja robię pojedynek. Zobaczymy, obstawiajcie, która postać wygra. Jestem mega, mega ciekaw. Widzicie, mamy orange, czyli na sam początek ten. Purple, green i blue. Jak one fajnie wyglądają! Nie, one są mega, patrzcie na jego ręce, wow! Dobra, słuchajcie, a tutaj mamy Yam, mamy Twill, Jillibee, Popo i Hetty i osadnik. Słuchajcie, obstawiajcie, kto wygra. O, wow, one są wszystkie na osadników pobiegły! O nie, Rainbow Friends chyba wygrają ten pojedynek! O nie, dobra, osadnicy jednak nie mieli szans, zobaczcie, oni nawet się nie bronią. A słuchajcie, a Pilager, jak to się ten, najeźdźca? Dobra, spróbujmy na przykład coś innego. Spróbujmy jeszcze grabieżcę. Ej, czy oni coś zrobią im? Patrzcie, wow, czy to będzie jakiś atak, czy nie? Albo niszczyciela? Proszę, weźcie ich, pokonajcie, proszę, nie! Nie, jak widzicie, naprawdę, o! Tutaj minecraftowe rzeczy do Rainbow Friends naprawdę nie chcą zbytnio tutaj współpracować. Ale widzowie, jeśli podobał wam się film, dajcie znać, oczywiście w komentarze możecie napisać, jaka postać według was wygląda najlepiej. Według mnie ten zielony, patrzcie, jak łapami macha. Wow, co to jest? Teraz patrzcie, co oni robią za falę, meksykańską falę. Dobra. Oczywiście mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. I ten odcinek się właśnie kończy. Subskrybujcie, łapkujcie oczywiście w górę. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco, pa pa!